weszliśmy właśnie do mojego pokoju, w którym spędzam no bardzo dużo czasu od pewnego czasu, tak. Ale to mało ważne. Więc chciałem was zaprosić, nie wiem czy dobrze mnie widać, czy mam jakiś cień, do obejrzenia mojego pokoju, małe moje skromne królestwo, w którym naprawdę dużo czasu spędzam, ucząc się i nagrywając filmiki dla nas. Więc zacznijmy. No, obejrzymy to cały pokój. Tu jest tak moja drukarka, lampka i taki misiek, który mi się spodobał i go sobie po prostu postawiłem. Mam, to jest taka moja szafka wielofunkcyjna. Tu mam choćby nawet kartony z mojego komputera. I to by było na tyle. Tu mam drzwi. Statyw, który był początkowo kupiony z myślą o vlogach. Lecz vlogi, jak widzicie, się nie pojawiają. Zacząłem mi służyć do czegoś innego, mianowicie jak nagrywam filmy, to po prostu służy jako statyw. I tyle. Właśnie widać mnie. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Pewnie tak. Lampę mam taką dziwną trochę. Co dalej? Tu jest moje łóżko, które się rozciela, jest bardzo i to jest mega wygodne. Obraz, głośniki tutaj po bokach. I co dziwne, po co mi ten tu statyw na mikrofon? A mianowicie, wymyśliłem sobie tak, może wam pokażę, jak odsuwam łóżko i sobie rozcielam, to tu mam kontakt, do którego zawsze mam podłączony telefon i zawsze mi zwisa sobie kabel, który po prostu nieraz w nocy zahaczę i pociągnę i telefon przestaje się ładować i rano mam po prostu niespodziankę, nie naładowany telefon. No to więc kabel zawsze sobie zahaczę o ten statyw i już tego problemu nie mam. Mój chłopek, jakieś dyplomy, parapet, mój kaktus taki fajny. Specjalnie to wieczorem nagrywam, żeby nie było widać, co jest za oknem. I tu się zaczyna już to, co wy znacie. Mianowicie obraz z mojej kamery. No, ona nie jest jakaś mega super, ale tak, zacznijmy od początku. Czyli tu jest moje krzesło. Nie jest jakieś mega wypasione ani nic, ale jest naprawdę mega wygodne. I to naprawdę jest świetne w nim, że można sobie siedzieć i siedzieć. Więc tak, tu co mamy? Komputer, na nim słuchawki. Słuchawki, które używam najczęściej, są to Logitech G930. Bezprzewodowe, teraz się aktualnie ładuję. I szafeczka. Szafeczka, głośniki, jakieś puszki. Wszystkie moje gry. Tu mam właśnie wszystkie moje gry, jakieś pudełka, głośniczek, taki mały na wycieczki. Filmy, książki i różne takie gry. Tu mam jeszcze pudełko, czapkę. Tego nie widzicie na co dzień, bo kamera jest właśnie tutaj. Posiadam trzy monitory, jak widzicie. Trzy monitory tylko ze względu, że dużo czasu spędzam, naprawdę dużo czasu potrafię spędzić przy Sony Vegasie i to jest dla mnie wielką pomocą. Co mam na biurku? Mam myszkę, klawiaturę i w sumie tam jakieś picie. Ale to już wytnę się, bo tego tu nie powinno być. Tak. Pod biurkiem posiadam tylko wieżę i jakiś kosz. I w sumie, co tu mam jeszcze? Taką moją wielofunkcyjną szafeczkę. Szafeczka, na którym wszystkie moje pierdoły, mianowicie pudełko po klawiaturze i myszce. Jakieś okulary. Także mój jakiś aparat, tak, aparat tam jest. To jest... Tu się właśnie wyrabia film. Utrwalacz do filmów. Tu mam jeszcze film, obiektyw, przysłony, tam mam jeszcze lampę. To są takie starcie, ale bardzo fajnie się z nich korzysta i to jest takie jakby hobby, bo można się pobawić. Tu się zaczynają już rzeczy, które na pewno znacie, czyli mianowicie GoPro, tu mam jakieś dodatki do GoPro, baterie, nie baterie. Tu nie wiem, to jest taki jakiś licznik, dostałem go kiedyś. Wysięgnik. Moje kaski na motor, na rower i jakieś pudełko. I w sumie to tyle. Nie posiadam nic więcej takiego super w pokoju. I w
sumie dobrze, bo nie mam nawalonego graciarstwa ani nic. Staram się tu utrzymywać porządek, bo wiecie, że jak się wychodzi o 6, no 6.50, jak jadę autobusem, to o 6.20 już wychodzę, ale i wracam po 3, to się fajnie, naprawdę fajnie do czystego pokoju wchodzi. Że łóżko jest pościelone i nie ma naprawdę syfu na biurku, to jest takie mega przyjemne, przynajmniej dla mnie. I w sumie tyle. Aha, co wam tu jeszcze powiedzieć? Mój mikrofon to jest Samsung G-Track. Tu mam jakąś taką zabraczkę, która jest taka motywacyjna. Tu mam z tyłu lampkę, która oświetla moją twarz podczas nagrywania, właśnie się odbija od mojej ściany, możecie sprawdzić. Głośniki mam dobrze rozmieszczony system 5.1. Mianowicie, dwa u góry. Mam tu za monitorem jest jeszcze jeden i dwa z tyłu. Nie mam tego basowego, czy jak tam się zwie, bo nie wiem gdzie on się gdzieś stać. Mam wszystko podłączone do wieży, a później do komputera. Daje naprawdę niesamowity efekt, ale i tak korzystam z tych słuchawek. I jeszcze, jak znajdę, to mam... No, wyleciało mi to z szafki. O, są moje słuchawki, których używam. To są Biodynamic DT150, tak? 150. To są słuchawki, których używam... Coś jeszcze wyleciało, jakaś kartka. Jak mi się te rozładuje i tyle. Pamiętajcie, że możecie zostawić lajka, jak wam naprawdę się podobał. Nie wiem, czy będę robił vlogów, chyba nie będę robił vlogów, ale może kiedyś tam, jak będę widział, że jest naprawdę zainteresowanie tym, to może faktycznie coś tam się zrobi. Postaram się, żeby było to naprawdę świetne. Nie jestem jakimś mega w ogóle wypasiony i w ogóle jakiś charyzmy taki mega też nie mam, ale jak ja to zauważyłem, że naprawdę potrafi się człowiek zmienić, bo byłem strasznie nieśmiały. O, właśnie coś dostałem. A teraz to nie mam żadnego problemu, żeby podejść i do kogokolwiek zagadać. I to jest naprawdę świetne, a YouTube pozwala mi to ćwiczyć. Dlatego staram się robić jak najwięcej filmików na YouTube i jak najwięcej obrabiać tego, bo też to mi daje naprawdę dużo satysfakcji z tego, jak ktoś ogląda to. I w sumie to tyle. Dzięki bardzo. Pamiętajcie, że możecie właśnie skomentować to, co mogę tu zmienić, żeby było wygodniej. Stanowisko mam tak, tu mam właśnie klawiaturę, myszkę i tak rozłożone monitory. Ten na środku jest najlepszy, bo w sumie po prostu się najlepiej patrzy. To dzięki bardzo, na razie.